Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Chociaż właściwie może dzisiaj nie danie, bo dzisiaj serdecznie zapraszam na oliwy smakowe. Zatem bez wstępu, bo wprowadzeniem spokojnie może być po prostu to ujęcie. Cudowne, prawda? Obejrzyjcie jednak cały film, bo daję w nim kilka praktycznych wskazówek, może przydadzą się i w Waszej kuchni. Jak zawsze wszystko szczegółowo rozpisałam także we wpisie na blogu, link jak zawsze w opisie pod filmem. No to do dzieła. Mam tu dwie butelki, karafki do oliwy z korkiem, w których przygotuję oliwę i olej smakowy. Oczywiście można przygotować rozmaite warianty smakowe, raz sięgając po olej czy po oliwę, która najbardziej nam odpowiada, na przykład oliwę z oliwek, tłoczony na zimno olej rzepakowy, słonecznikowy itd. A dwa, podmieniając dodatki. Ja już kiedyś pokazywałam oliwę z ziołami, czosnkiem i chili bodajże, ale takich propozycji może być mnóstwo, bo można dodać zioła, czosnek, suszone grzyby, suszone pomidory, kolorowy pieprz, ulubione przyprawy itd. Dzisiaj suszone grzyby i czosnek, z grzybami będzie oliwa, a z czosnkiem dla odmiany olej roślinny. Wybieram taki, na którym można smażyć i który spokojnie można dodawać do sałatek czy pieczywa. U mnie będzie to olej rzepakowy. Jeszcze jedna ważna rzecz, butelki powinny być wyparzone i osuszone, odparowane, tak by nie było w nich wilgoci. U mnie już takie osuszone są. Składniki także powinny być suche, bez wody, zatem jeśli zioła, to najlepiej suszone, a jeśli świeże, to dokładnie osuszone z wilgoci. No i zaczynamy. Dzisiaj biorę suszone grzyby. Najlepsze będą prawdziwki, ale inne też się sprawdzą, jeśli tylko będą miały ten leśny, grzybowy zapach. Moje grzyby są już pocięte w plastry przed suszeniem, co wybitnie ułatwia sprawę z wkładaniem do butelki. Oczywiście grzybów nie namaczam, tylko wkładam suszone bezpośrednio do oliwy. Wybieram jakieś 8-10 plastrów, chcę, żeby ta oliwa była dość intensywna w smaku, i wkładam do butelki. Teraz zalewam oliwą z oliwek extra virgin z pierwszego tłoczenia. Tu przyda się lejek, bo wtedy wlewanie idzie oczywiście bezproblemowo. Tyle, że bez lejka, lejąc cienkim, wolnym strumieniem, pewnie też dałabym radę. I tu od razu taka dygresja. Grzyby można najpierw zalać lekko podgrzaną oliwą, by szybciej nasiąkły i uwolniły aromat. To taka opcja dla bardziej niecierpliwych. Wtedy zalewam ciepłą oliwą, ale absolutnie nie gotującą i nie gorącą, by jej nie popsuć. Zostawiam w tej ciepłej oliwie na kilka minut, uciskam grzyby i dopiero wtedy zalewam do pełna zimną, w sensie niepodgrzaną, w temperaturze pokojowej oliwą. Taki patent sobie wymyśliłam, by przyspieszyć naturalne aromatyzowanie. Wspominam, bo może komuś się przyda, ale przyznam, że zwykle tego nie robię. Zalewam po prostu zwykłą oliwą w temperaturze pokojowej. Tak to wygląda. Szczelnie zamykam i koniec pracy. Teraz to trzeba odstawić w ciemne miejsce na jakieś 2-3 tygodnie, by grzyby oddały oliwie aromat. One wtedy lekko opadną na dno, a oliwa nabierze wyjątkowego zapachu i smaku. Pieczywo, sałatki, kasze, ryże czy na przykład hummus z taką oliwą zyskają dodatkowego wymiaru. Spróbujcie. Drugi wariant, który dzisiaj szykuję, to coś, co robię w zasadzie na bieżąco, jak tylko się skończy, bo często z tego oleju korzystam. Będzie to olej czosnkowy, zwykle wybieram olej rzepakowy, by móc na nim także bez problemu smażyć. Tu będę wkładała do środka czosnek, ale ponieważ butelka ma zwykle wąską szyjkę, a ja później będę chciała ten czosnek wyjąć, to nadziewam go na drewniany patyczek do szaszłyka, ząbek po ząbku, i ten patyczek włożę do butelki. Sprawdzam zatem średnicę otworu, czy ząbek łatwo da się włożyć i wyjąć, tak by nie zsunął się z patyczka podczas wyjmowania. Jeśli trzeba, docinam go do wielkości otworu. To oczywiście też ma swoje plusy, bo wtedy łatwiej uwolni się aromat. No i robię z tych ząbków taki czosnkowy szaszłyk. Coś takiego. Wkładam do butelki, zalewam olejem i gotowe. Przy tym przycinaniu ząbków trzeba też uwzględnić, że one za chwilę będą tłuste od oleju, co ułatwi ich wysuwanie z butelki, więc tak przycinamy, ale nie trzeba ich przyciąć aż za mocno. Zobaczcie, gładko się wysuwa. Zamykam i daję tej butelce 2-3 dni, choć jeśli damy dość dużo czosnku, to już i po jednym dniu czuć piękny aromat. Wykorzystuję do sałatek, pieczywa, do wypieków, do past, zup itd. Generalnie wszędzie tam, gdzie przepis woła o oliwę czy olej, a smak, jaki oferują te dzisiejsze, pasują do przygotowywanej potrawy. Moim ulubieńcem ostatnio jest oliwa grzybowa i lubię ją nawet, od tak, do dobrego pieczywa, które rwę na kawałki, zanurzam w oliwie wylanej na mały talerzyk, do tego porcja sałatki i prosta uczta gotowa. Chyba niewiele mi trzeba do szczęścia lub po prostu potrafię docenić takie proste rzeczy, czego i Wam życzę. Smacznego!